Okej, zanim sobie tą trzecią część rozpoczniemy, to małe ogłoszenie parafialne. Droga Asiu, przepraszam, że tak długo zwlekam ze zrobieniem tego materiału, ale non-stop coś mi przeszkadza, żeby go dokończyć. Niestety, ale dużo miałem na głowie. Postaram się go w miarę szybko zakończyć, ale nie wiem, kiedy to zrobię. A teraz wracamy do naszej kochanej pani profesor, która twierdzi, że kobiety i mężczyźni niczym się nie różnią. No, odpalaj się. Tylko podłe. No tak jest w katechizmie Kościoła katolickiego. Można budować różne zakazy. Można mówić i potępiać homoseksualistów, że są homoseksualistami. Warto przypomnieć, że od XIV wieku homoseksualizm był traktowany na równi z herezją, czyli był karany śmiercią. I był karany śmiercią do obozów faszystowskich. W Wielkiej Brytanii dopiero w XX wieku zniesiono penalizację homoseksualizmu. No. No tak było po prostu. Więc nic dziwnego, że homoseksualistów praktycznie nie było. Musieli się kryć, bo się bali kary. Dziś To nie do końca jest tak, że ich nie było czy coś takiego. Po prostu fakt faktem, że też były inne czasy, była zupełnie inna mentalność, właśnie ta bardziej katojełopska, przez co ludzie tak naprawdę nie brali nigdy pod uwagę pod tytułem, że hej, że mogą na przykład mnie pociągać mężczyźni, tak? Bo ktoś wtedy myślał o sobie wtedy bardzo, bardzo źle. Także no. dzisiaj już się nie muszą kryć, chociaż mnóstwo poglądów i Nie stereotypów muszą się kryć, dotyczących. mogą chodzić 2 lata za rękę po skwerku w kółko, ale dziecka z tego nie będzie. No nie będzie z tego dziecka, ale też, przepraszam, ale mężczyzna może z kobietą chodzić i 50 lat w kółko Też po może nie skwerku być, ale i jest też nie większe, będzie. ale istnieje prawdopodobieństwo wówczas, że będzie, Nie a w pierwszym sądzę. wariancie nie Nie istnieje sądzę, pan żadne. co, raczej nie sądzę, że jest. Nie, znaczy oczywiście prawdopodobieństwo jest większe, ale Łagodnie wyliczyłem. jest mnóstwo par, które nie ma. No wie pan, patrząc się dzisiaj na problem bezpłodności, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, to się staje potężnym problemem. To się staje potężnym problemem, więc to prawdopodobieństwo, o którym pan mówi. Problem. Nie tylko. To jest efekt tego, że różne korporacje, które produkują żywność, mamy generalnie chyba konkretnie, o ile dobrze pamiętam, trzy i jedną z nich mamy tak, Nestle, Coca-Cola i jakaś tam trzecia, ale już nie pamiętam. I to są trzy główne, to są trzy wielkie korporacje, które tak naprawdę mają w posiadaniu wszelkie marki producentów żywności. Jeżeli mamy jakiegoś niezależnego producenta, no to jest on w zasadzie taką dosyć niszą, nie? Coś jak piwo kraftowe, no wielkiej dystrybucji z tego nie ma. Problem Jest. bezpłodności par homoseksualnych jest problemem, mam wrażenie, odwiecznym i nierozwiązywalnym. No tak, ale problem bezpłodności A pary że heteroseksualnej. rośnie bezpłodność w parach homoseksualnych, heteroseksualnych, to jest zupełnie inna sprawa. Tak, tylko że no, zaradzić można w jednym i drugim przypadku w bardzo podobny sposób, surogacją na przykład. No, czyli wykorzystaniem osoby o innej płci. Kobiety, tak, kobiety, ale niektórzy twierdzą, Firestone tak twierdzi, że niedługo będziemy mieli do czynienia z ciążą pozamaciczną w ogóle, czyli po prostu. Dzieci będą poza organizmem kobiety się rozwijały dzięki technologii. Tak zwane sztuczne macice. Albo inaczej, inkubatory, najzwyczajniej w świecie. Nazywajmy rzeczy po imieniu, inkubatory. I powiem szczerze, że ja osobiście jestem za tym jak najbardziej z jednego prostego powodu. W momencie, kiedy powstaną inkubatory, nie będzie sytuacji pod tytułem Nie będzie sytuacji pod tytułem, że kobieta chce usunąć, a facet chce odchować dziecko. No to pyk do inkubatora, niech się rozwija. Nada się jakieś tam odpowiednie składniki i tak dalej, żeby mogło w cudzysłowie urodzić się zdrowe. No i gitara. Nie ma co tu. I problemu nie ma. Nie będzie trzeba robić aborcji. Wszyscy szczęśliwi. Zarówno katojełopy, które sprzeciwiają się mordowaniu dzieci, również feministki, bo nie będą musiały odchować pasożyta. No i również społeczeństwo zyska dosyć mocno na dzietności. Tak więc sytuacja, kiedy wymyślą sztuczne inkubatory,
będzie problem niżu demograficznego rozwiązany. Zapamiętajcie to. Zapamiętajcie te słowa, bo prawdopodobnie one są prorocze. Różnego rodzaju. Mam wrażenie, że świat poszedł w bardzo dziwną stronę, że można takie rzeczy mówić o, nie wiem, 4, 6, 12 płciach i że są ludzie, którzy mówią, że to w sumie racja i spoko. No a co pan może zrobić? Jeśli ktoś mówi, nie jestem kobietą, nie jestem mężczyzną, nie jestem gejem, nie jestem lesbijką, no to co pan może Każdy zrobić? Każdy może wszystko mówić, mamy wolność słowa, natomiast na sam koniec ale jest nauka, która jest bezduszna w tym wszystkim. Nie chcę słuchać tego, kim ktoś się czuje, tylko... Panie redaktorze, ma pan XIX-wieczny pogląd na naukę. No, proszę mi wierzyć, tak, ona jest teraz zupełnie inna. Jestem chyba z tego bardzo zadowolony nawet. Tak, to ludzie bardzo lubią swoje stare poglądy i XIX wiek to jest w ogóle takie cudowne schronienie. Możemy tam uciec i tam sobie siedzieć. Świat wtedy był uporządkowany. No nie wiem, ale... Ja, że się... To jest taka dosyć ciekawa kwestia, bo bardzo często jak ktoś ma dosyć mocno konserwatywne poglądy, to mówi, że ktoś się zatrzymał w średniowieczu. Tylko, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że średniowiecze to był okres chyba największego postępu technologicznego. Tak więc... Ktoś mówi, że zatrzymał się w okresie największego rozwoju technologicznego? Innymi słowy, że ma praktycznie boom rozwojowy? No fajnie. Także właśnie ta obelga też nie jest do końca przemyślana. No ale to jest takie moje prywatne zdanie. Kobiety siedziały w domu i wiedziały, że nie mogą mieć. Ale absolutnie, proszę mi nie wmawiać takich poglądów. No ale XIX wiek tak właśnie twierdził. Są dwie płcie, a... No, dobra, no XIX wiek... No ale co z tego? Wszyscy inni do więzienia. No tak było. A no i co, nikt w więzieniu nie siedział. No dobrze. Mam wrażenie, że moja głowa musi trochę odpocząć. Może przyswoję sobie zaraz to, co pani powiedziała. Odbierzmy telefon. Halo? Dzień dobry, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór pani profesor, panie redaktorze, Mateusz Witkowski z tej strony. No tutaj w rozmowie słyszałem, że kobiety sobie bez mężczyzn poradzą, jednocześnie dwóch mężczyzn może zajść ze sobą w ciąży i podobno są takie przypadki, o których no niestety nie wiem. Natomiast mam do pani tutaj pytanie, może widzi pani jakąś próbę, tak jakby jeżeli my ludzie byśmy uczyli się w szkołach po interseksualności, to czy rozwiązanie problemu językowego jako określenie, jako używanie rodzajników nijakich wobec takich osób. Jeszcze on pyta, czy nauczanie, bardziej dogłębne nauczanie o interseksualizmie spowodowałoby, że ludzie sami z siebie chcieliby używać zaimków, które próbują ludzie poprawnie politycznie przepchnąć. Bo inaczej, ja nie słuchałem tego, ja słucham teraz to na żywo i sobie to nagrywam te części, ale jeśli mam być szczery, to ja już mniej więcej widzę sens tego pytania i podejrzewam, że właśnie chodzi o to. Czy byłoby w porządku, czy to jest jakaś droga, taka fair dla i jednych, i dla drugich, może jakiś etap na drodze ku lepszemu jutro? To jest jedno takie pytanie, jak się tutaj pani do tego ustosunkuje. Pana redaktora zdanie też oczywiście mnie bardzo ciekawi. Drugie pytanie, czy widzi pani jakieś pozytywne aspekty we władzy dzisiejszej partii PiS rządowe? Może jakieś programy, które się pani spodobały? No i trzecie pytanie, albo nie. Nie, żadne. Żaden program PiS nie jest dobry. Zostańmy przy dwóch w takim razie. Dziękuję. No, wie pan, tematy, na które rozmawiamy w ogóle, to są sprowokowane przez pana redaktora. Ja najchętniej porozmawiałabym o zupełnie innych rzeczach, bo kwestia wielości płci nie jest dziedziną moich kompetencji, ani też biologia specjalnie nie jest dziedziną moich kompetencji. Ale najwięcej się właśnie o nich wypowiada. Ale poczekajcie sekundę. Jak to było? Nie ma żadnych różnic? Nie ma żadnej cechy ani biologicznej, ani medycznej, ani tak dalej, które wskazywałoby, że się różnimy, tak? A teraz mówi, że nie ma kompetencji. No właśnie poprzednimi słowami to udowodniła, że nie ma kompetencji. Ale grunt, że się przyznaje. Jeśli chodzi o język, muszę panu powiedzieć, to tak jak wspomniałam, jestem w konfuzji w tej chwili. I też oczywiście, jak wszyscy, mam nawyki do stosowania dwóch rodzajników. I bardzo trudno mi stosować określenia, które są wymyślane, żeby właśnie przełamać ten dualizm. Na przykład stosuje się określenie osoby z macicą, którego nie znoszę i nigdy nie używam. O! To mnie akurat bardzo fajnie zaskoczyło.
Dlaczego? Bo termin osoba z macicą są używane właśnie przez osoby bardzo mocno lewicowe, po to, żeby nie urazić kogoś, tak? Że nie mówi się kobieta albo że transmężczyzna i tak dalej, bo może kogoś to urazić, że kogoś się źle określi, że się zmisgenderuje, tak? Dlatego używa się terminu osobę z macicą, które ponoć jest neutralne. Ale problem jest taki, że takie na siłę szukanie właśnie określeń, byleby kogoś nie zranić, sprawi tak naprawdę, że gdy dostanie takiego zonga od innej osoby, no to zniesie to co naprawdę gorzej. I ja mogę to porównać troszeczkę do osób transpłciowych, tak? One identyfikują się z inną płcią niż są biologicznie, tak? I teraz tak. Wszelkiej maści środowiska LGBT wmawiają im, że z nimi jest wszystko w porządku, że to jak się utożsamiają, to jest ich prawdziwa płeć i tak dalej, i tak dalej. Przychodzi zderzenie z rzeczywistością. I czym to skutkuje? Raz, że mają gospodarkę hormonalną w powijakach, ale nie przez to akurat, nie tylko sami z siebie, to żeby tego było mało, to jeszcze mają w tym utwierdzenie, że wszystko jest okej, ale czują, że nie jest okej. Dlatego potrafią bardzo często targnąć się na swoje życie. 40% wskaźnik samobójstw to nie są przelewki. To tak jakby, no 40%, tak? To tak jakby teraz, to tak jakby miało teraz zginąć 4000 mężczyzn. Tfu, 4000, 4 miliony. Tak? Wiecie, śmieciarzy, budowlańców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, sporo, prawda? W sensie ja wiem, że osób transpłciowych jest zdecydowanie za mało, żeby zrobić z tego chociaż milion osób, no ale rozumiecie chyba o co chodzi. Stosuje się formę osoba, żeby na wypowiedź w rodzaju panowie i panie, osoby, które nie czują się ani panami, ani paniami, nie były urażone, to mówi się osoby. Używa się również na uczelniach określenia osoby studenckie, żeby objąć większą gamę. A to nie zawsze byli studenci? Słucham? Studenci to nie. Studenci to mężczyźni, Aha. studentki to kobiety, a osoby Osoby studenckie. studenckie. Okej. Okay. Ja bym powiedział po prostu szanowni państwo i tyle. I to się odnosi do wszystkich. Obejmuje szerszą. A to, czy później trzeba mówić, że pan, pani, panu, czy jakiekolwiek inaczej, no to już jest inna bajka, tak? Ale taki bezpośredni zwrot do osób, do właśnie osób studiujących, studentów, studentek i tak dalej, no to właśnie mamy coś takiego. Więc, ale nie jestem tutaj kompetentna, bo ja mam swoje lata i również jestem konserwatystką i mam swoje nawyki językowe. Ja chętnie się dostosuję. Dlatego mówiła, że się niczym nie różnimy. Okej. Jak już będą wypracowane słowniki, a w tej chwili, jak mówiłam, mamy do czynienia z dużym pomieszaniem, bo nagle właśnie osoby, które nie czują się dobrze w Tak. obrębie tego dualizmu, ujawniają się i mamy kłopot językowy. Z dostosowaniem się, ale myślę, że pokonamy ten kłopot językowy, jeśli wszystko będzie szło w tym kierunku. Nie. Będzie tylko gorzej. Bo z oczekiwaniami pod tytułem, żeby coś im dać, to jest jak, jakby to ładnie powiedzieć, to jest na zasadzie, dasz palec, to wezmą całą rękę. Niestety, ale jeżeli mamy środowiska poprawne politycznie, no to przykro mi, moi drodzy, ale jeżeli raz ugnie się kolano, to oni będą chcieli, żebyście cały czas byli na klęczkach. Żebyście później usługiwali i robili wszystko, co tylko oni sobie życzą. Można powiedzieć, że troszeczkę tu przesadzam, ale niestety taka jest smutna prawda. No ale dobra, jedźmy dalej. Ja myślę, że nie, bo myślę, że ten kłopot językowy dostrzega realnie z 1% społeczeństwa, o ile nazwiemy No i to w ogóle. dobra. Aha, jeszcze jedno. W kwestii tych całych zaimków, nie wiem, czy by mnie było dobrze słuchać, bo przed chwilą wstałem. W kwestii zaimków jest jeszcze taka kłopotliwa sprawa, że
Rada Języka Polskiego dosyć mocno uchyla się nad tym wszystkim. Tutaj zaczyna się już robić bardzo, bardzo ciekawie. No ale tak to czasem bywa. Moment, ja sobie tylko tutaj na OBS-ie jedną rzecz sprawdzę. Nie wiem, czy to jest... A nie, bo to jest dla tego. Ok. Mikrofon wejście liniowe. Nie, to nie mam tak. Dobra. Lecimy dalej. A większość ludzi po prostu nie ma tego kłopotu, bo ma zakorzenione słowa takie jak kobieta i mężczyzna i to nie wystarczy. Tak, ale pamiętajmy... No... Znaczy, naiwnością moim zdaniem jest sądzić, że słowniki zostaną napisane na nowo. Tylko dlatego, nie, że no, słowniki ktoś... nie zostaną napisane na nowo. Tak. I to jest właśnie sedno, w której Stanowski zwrócił uwagę dosyć istotnej kwestii, że słowniki nie zostaną napisane na nowo. Tak. I właśnie te osoby ze środowisk właśnie poprawnych politycznie, ty, wyznawców PC culture, może tak będę mówił, żeby było prościej. Wiecie, PC, political correctness, tak żeby było jasne wszystko, tak? No to wyznawcy PC culture, oni właśnie żądają od tego, żeby te słowniki były napisane na nowo. Problem jest taki, że to nie może nastąpić zbyt gwałtownie, bo będzie się to wiązało z ogromnym oporem społecznym. Nawet ja po sobie się łapię w kwestii chociażby feminatywów, które w większości one brzmią po prostu debilnie. Wiecie, chirurżka to już jest po prostu łamaniec językowy, tak? Premierka? No nie brzmi to poważnie, tak? Dlatego bardzo często jak mamy żeńskich odpowiedników właśnie przy tych profesjach, bardzo często dodaje się pani. Pani doktor, pani premier, pani pułkownik. Daje to tak naprawdę dwie kwestie. Po pierwsze, nadaje, można powiedzieć, że nawet większego szacunku kobietom pod tym kątem, no bo wiecie, w wojsku na przykład mówi się czołem pułkowniku, a do kobiety mówi się czołem pani pułkownik, tak? No to wiecie, jak się zwraca do kogoś per pani, no to to jest takie, można powiedzieć, podświadomy wyraz okazania komuś szacunku. Niekoniecznie jest to, że ktoś kogoś szanuje, ale to jest takie okazanie szacunku, albo przynajmniej, no można powiedzieć, takie właśnie okazanie szacunku, bo szukałem jakiegoś innego określenia, ale pozostanę przy tym. Także mniej więcej tak bym do tego podchodził, nie? Ale na przykład w tej chwili już politycy, nawet konserwatywni, mówią Polki i Polacy, albo obywatele i obywatelki. Tego nie było jeszcze 5 lat temu. A jeśli okaże... Robią to tylko w lewicy. Robią to tylko na lewicy, więc nie nazywałbym ich konserwatystami. Okaże się, że w grupie ich wyborców są osoby nienależące do jednej albo drugiej kategorii, to zaczną używać słowa osoby. I tutaj dam taką małą ciekawostkę w związku z zeszłym latem i piwem z Mentzenem. Nie wiem, czy kojarzycie. To pozwólcie, że powiem wam jedną ciekawą rzecz. Wiecie, że zrobiły się jaja w związku z wybraniem miejsca dla właśnie piwa z Mentzenem? To chodzi tutaj o miejsce w Poznaniu, no bo wszędzie indziej dało się, tylko oczywiście w Poznaniu co się dzieje. Pierwotnie miał być nocny targ towarzyski, ale na koniec stwierdzili, że prorosyjskich nie dają. I w jego miejsce wrzucili pojebaną majestaśko, nie? No to za to nocny targ towarzyski są mnie przejebał osobiście, nie? Bo sorry, ale tylko dlatego, że ktoś ma poglądy, komu się nie podobają, tak? To rezygnuje, no to źle to świadczy. A w międzyczasie, zamiast Mentzena, to wolą zapraszać dosłownie oszustkę, która zasłynęła z tego, że dosłownie wyłudza pieniądze. Znaczy, nie, że jawnie wyłudza pieniądze, tylko wiecie, dajcie trochę wsparcia. Są też nawet sygnały o przejawach prania pieniędzy poprzez fundacje, w których tam ma swoje udziały, wpływy itd., itd. Do których między innymi transferowała pieniądze za swoje walki. Ciekawe, prawda?
Tylko to jest kwestia, którą muszę jeszcze do końca zbadać, bo na razie słyszałem pogłoski i jakieś tam pierwsze poszlaki. Ale żeby podać szczegóły, to jeszcze jest na to za wcześnie. W każdym razie trzy fundacje są na celowniku i jeżeli faktycznie coś tam się podzieje, to możecie być pewni, że polecą pewne głowy. A wśród nich jest chociażby prezes Diozu, pan Konrad, z którym już pewne niedogodności miał mój bliski przyjaciel. Także jeżeli się dowiem, że Kondzio z Diozu coś tam maczał palce, to on, to jego łeb poleci jako pierwszy. I nie mam tu na myśli, że po prostu pościeli się trup, tylko że poczuje sobie nieprzyjemne konsekwencje. No ale dobra. Wracając, bo tak to bardzo mocno zboczyłem z tematu. W związku z tym piwem z Mencenem, na użyczenie lokalu, inaczej, odezwał się Hach. Dla tych, którzy nie znają Poznania, to jest gejowski klub. Rozumiecie, zarząd gejowskiego klubu zaprosił Mencena, żeby mógł poprowadzić swoją imprezę. I powiem wam tyle, że po pierwsze, to by był naprawdę mega dobry ruch marketingowo. Po drugie, aktywistom LGBT to by zamknęło mordy z automatu. Chyba że zaczęliby bojkotować Hach, to wtedy inna sprawa. I podejrzewam, że tego się Mencen mógł obawiać. Że ze względu na to, że oni tam zapraszają, że to są tam, wiecie, trochę mocno sprzeczne poglądy i tak dalej, no to jednak nie chciał doprowadzić do czyjegoś bojkotu. I powiem szczerze, że to jest akurat jedna z niewielu rzeczy, za których warto Mencena uszanować. Ale chyba tylko to. Także mniej więcej skojarzyło mi się z tą sytuacją, że niby coś tam jest, jakieś tam, wiecie, osoby LGBT na przykład mogą wspierać Konfederację, czy tam bardziej Mencena i tam najbliższą świtę typu Berkowicz, nie Berkowicz, ale jeżeli chodzi o takie gadanie typu Polki, Polacy, ja to słyszałem tylko u lewicy, tak? No chyba że mówią o jakiejś konkretnej kwestii typu, nie wiem, jakaś dyskryminacja, te sprawy, ale to też głównie lewica. Zresztą oni na tym budują sobie kapitał polityczny, na wskazywaniu domniemanych ofiar, robieniu z nich ofiar i rzecz jasna sygnalizowaniu cnoty. To jest typowe. Polki, Polacy i osoby z Polski. Na przykład. O Jezus. Nie, no nie wydarzy się. Jeśli zaczną używać takiego słownika, to on się prędzej czy później zdemokratyzuje. Tak jak się demokratyzuje bardzo wiele różnego rodzaju pomysłów słownikowych i nie tylko, które najpierw funkcjonują w jakichś elitach politycznych, literackich, akademickich i tak dalej. To widać po Stanach Zjednoczonych. Ja powtórzę, że jestem ostatnią osobą, która chciałaby komukolwiek robić przykrość, natomiast jestem też ostatnią osobą, która chce tego, żeby osoba, której coś sprawia przykrość, kazała pisać podręczniki biologii na nowo, tylko dlatego, że ma z tym problem. Niech pan da spokój z tymi podręcznikami biologii, bo one są pisane na nowo co kilka lat, tak naprawdę. Ale nie aż tak na nowo, jak chyba pani. Jak najbardziej aż tak na nowo, naprawdę. Gdyby, proszę przejrzeć historię biologii i zobaczyć, ile tam stereotypów funkcjonowało. Właśnie takich stereotypów, które wynikały z patriarchalnego społeczeństwa. I ile No, w kwestii biologii to ja bym bardzo mocno polemizował, ale zobaczymy, co ona powie. Stereotypów zostało wyeliminowanych, jak bardzo pod tym wpływem zmieniła się nauka. No ale to nie będziemy, bo to długi temat. Zaczęliśmy o sporcie, bo zadałem pytanie pan, o... Tak, pan jeszcze mi zadał pytanie dotyczące, czy jakiś program PiS-u mi się podoba. No można powiedzieć, że pewno tak, pewne pomysły socjalne związane na przykład z 500+, częściowo mi się podobają, bo wolałabym, żeby polityka socjalna była traktowana jako rodzaj inwestycji, a nie jako rodzaj darowizm z naszych kieszeni, ale... Ale świadczenia socjalne tym właśnie są. Darowiznami z kieszeni podatników. Tym tak naprawdę zawsze to było, jest i będzie. Ale podejrzewam, że tutaj będzie chciała powiedzieć na zasadzie, że to jest kiełbasa wyborcza, w sensie przekupstwo nieświadomych ekonomicznie obywateli. Też trudno mi powiedzieć, że cokolwiek mi się podoba w ramach partii autorytarnej, która nami rządzi.
że skoro mi się nie podoba autorytaryzm tej partii, skoro mi się nie podoba jej sposób rządzenia en bloc, no to szukanie jakichś... Na przykład podobał mi się rzeczywiście pomysł dotyczący ochrony zwierząt, który w pewnym momencie był promowany przez Jarosława Kaczyńskiego. A, piątka dla zwierząt. No z jednej strony tak, ale z drugiej strony masa osób by straciłoby pracę. Słabo. Ale on bardzo szybko upadł, jak wiadomo, bo Sejm składa się właściwie w każdej partii z bardzo wielu myśliwych, więc ochrona zwierząt i lobby rolników jest wystarczająco silne, żeby takie pomysły upadały. Nie, partia PiS mi się z gruntu nie podoba i czuję poważne... W sensie to nie chodzi o żadne jakieś lobby i tak dalej, i tak dalej. Lobby działa w przeciwnym kierunku, właśnie w celu zakazu jedzenia mięsa czy ogólnie produktów odzwierzęcych, które, no nie oszukujmy się, dostarczają dużo składników odżywczych, bardzo słabo dostępnych albo bardzo słabo przyswajalnych w odpowiednikach roślinnych. Bardzo prosty przykład, białko, tak? Najlepszym źródłem białka jest chociażby nabiał, tak? Ma 90 parę procent przyswajalności, potem są jajka, ryby, a potem mamy... Nie, sorry, jest najpierw chude mięso typu pierś kurczaka, chuda cielęcina, chuda wołowina, ryby. No i dopiero potem są te źródła roślinne. Nie wiem, tam przyswajalność białka z tofu to jest między 45 a 50%. Nie mówiąc o tym, że jest to mega przetworzone, ma w sobie jeszcze mega tłuszczu i tak dalej w porównaniu do takiego mięsa czy nabiału. Typu, nie wiem, kostka chudego twarogu ma około 200-250 kalorii i jednocześnie ma 50 gram białka, czyli jakieś 80% kalorii z kostki chudego twarogu to jest samo białko, tak? I to jeszcze niemal 100% przyswajalne, także no warto o tym pomyśleć. Także wiecie, można powiedzieć, ale można zastąpić roślinnymi odpowiednikami. Realnie przyswojone białko będzie kilkukrotnie wtedy mniejsze. Więc nie wiem, czy ktoś chce się narażać. Co nie zmienia faktu, że roślinki są potrzebne w diecie, no bo jednak wiecie, mikroelementy, odpowiednie minerały i tak dalej, też są ważne, mimo wszystko. Dlatego powinna być zbilansowana dieta, a nie, że za chwilę producenci typu Nestle czy Coca-Cola, które zainwestowały miliardy dolarów, wręcz biliony, tylko i wyłącznie w, uwaga, które lobbowało właśnie zakaz sprzedaży mięsa czy wysokie opodatkowanie na mięso tylko po to, by mogli sami zarobić na roślinnych odpowiednikach oraz, uwaga, inwestowali dużo w hodowlę robaków. I to już i afera z tym związana była już w 2016 i 2018 roku. Także no. Tak a propos lobbowania. Więc nie. Tu nie firmy jakieś się tutaj lobbowały odnośnie wycofania Piotrki Kaczyńskiego. Po prostu wkurwili dużą część firm, rolników i tak dalej, ogólnie ludzi zajmujących się obróbką zwierząt. Dlatego się z tego wycofali. Po prostu, żeby nie wkurwić ludzi. Bo prawda jest taka, że rolnicy, producenci, nie wiem, skór czy właśnie hodowcy norek, oni by im tego nie wybaczyli, że musieliby zawijać interesy. Zagrożenie ze strony tej partii. Dziękujemy bardzo. Powiedziała pani o, bo ja zapytałem o sport, o mężczyznach, którzy już nie są mężczyznami, tylko kobietami i wchodzą w świat sportu. Uważam, że to jest ślepa uliczka dla świata sportu kobiet. Pani powiedziała, że o tej binarności sportu, że jest podział na męski i damski. Moim zdaniem jest ten podział wynika tylko i wyłącznie z tego, że gdyby tego podziału nie było, to niestety kobiety w sporcie by nie zaistniały. I pani może to zrzucić na kulturowe stereotypy i przyzwyczajanie dziewczynek od młodego do tego, żeby nie były super sportowczyniami. Natomiast wydaje mi się, że porównywanie dzisiaj czasów, porównywanie siły
kobiet i mężczyzn, no to jest jednak przepaść i to by sprawiło, że gdyby nie było podziału binarnego na kobiety i mężczyzn w sporcie, to kobiety po prostu nic by nie znaczyły, więc to jest w ich interesie, żeby taki podział był. Czy wie pan, ogólnie kobiety niewiele znaczą, umówmy się. W sporcie według pan... To, co powiem teraz, może głównie pani nieźle wkurwić, ale niestety ma rację. Kobiety pod kątem takim właśnie stricte praktycznym niewiele znaczą. Bo nie oszukujmy się, takie kwestie jak chociażby odchowanie dziecka jest traktowane jako jakiś przykry obowiązek, coś co po prostu tak oczywistego, że nie warto o tym w ogóle mówić. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, z jakiegoś nieznanego bliżej powodu są prawnie faworyzowane. Wiecie, niższy wiek emerytalny, łącznie w zasadzie tej emerytury biorą tam. Jak jest katastrofa, to najpierw kobiety i dzieci, wiadomo. No, limity podnoszonych ciężarów akurat tutaj nie wspominam, tak? No bo wiadomo. Różnimy się, kobiety są słabsze, więc no tutaj jest akurat kwestia dość oczywista. Ale prawa rodzicielskie. Porozmawiamy chwilkę o tych prawach rodzicielskich, bo w ponad 80, niemal 90% przypadają one bezwzględnie matce, tak? Bez względu na to, czy jest dobrą matką, czy jest wyrodną, czy jest alkoholiczką, czy leje swojego dzieciaka i tak dalej, i tak dalej. A niestety, powiem tak, pod kątem wychowania, tak wróćmy sobie na chwilę do tego wychowania, to dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje wpływu obojga rodziców, bo muszą być nadane odpowiednie cechy, tak? Czyli wiecie, tutaj też troszeczkę będzie kontrowersyjnie, ale kobieta nie uczy empatii, tylko uczy egoizmu. Tak? Kobieta uczy egoizmu, to właśnie facet uczy empatii, bo on zawsze był tym, który dzielił się tymi zasobami. Kobieta była zawsze tą, która decydowała, co jest dla niej najlepsze. Dla niej, tak? Dlatego przekazuje w zasadzie przeciwne wartości niż mainstream mówi, tak? I teraz tak, wyobraźmy sobie, że mamy do wyboru samotnego rodzica. Czy lepiej samotna matka, czy samotny ojciec? Tu was zaskoczę, samotny ojciec. I nie dlatego, że jestem facetem, więc wiadomo, solidarność plemników, te sprawy. Nie, nie, nie. Moi drodzy, 68 czarnych dzieci w Stanach Zjednoczonych wychowuje się bez ojca. I jednocześnie te same dzieci później wyrastają na gangsterów, którzy w 69% giną z rąk innych gangusów, właśnie też tej samej rasy. Tak? 68% wychowuje się bez ojca. Nie mają męskiego wzorca, który nauczyłby ich właśnie dyscypliny, opanowania i takich właśnie bardzo ważnych cech. Więc szukają autorytetu gdzie indziej. Najczęściej trafiają na gangi. I w ten sposób rosną młodociani przestępcy, którzy nabierają sobie nawyku przez lata. Ale weźmy sobie bardziej cywilizowane. Nawet porobili swego czasu badania, tak? Wszelkiej maści ryzyko, czy to jakichś chorób psychicznych, czy trafienia do więzienia i tak dalej, rośnie kilkunasto do nawet kilkudziesięciokrotnie w sytuacji, kiedy ma się jednego rodzica. To jest inna kwestia właśnie, czy samotny rodzic. Ale dlaczego samotna matka jest zła? Bo po pierwsze, syna nie wychowa na mężczyznę, tylko na męską ciapę. Jeżeli nie ma ojca w wychowaniu, albo powiedzmy, że jego wychowanie polega na to, że on jest meblem, no to nie będzie tutaj nic takiego, co by miałby dać prawidłowy męski wzorzec. Natomiast jeżeli mamy samotną matkę z córką, to jakie wartości może jej wpoić przy obecnym feminizmie, który zawsze mówi, a girl power, jesteś silna, silna, niezależna?
no to powie, że nie potrzebuje mężczyzny. I w ten sposób właśnie coraz bardziej rozwalają się relacje damsko-męskie. Jest wręcz tak ogromny kryzys, że ponad 50% mężczyzn jest samotnych, a ponad 30% mężczyzn do 30 roku życia nie miało nawet swojego pierwszego razu. Tak nie było nigdy jeszcze. I co w sytuacji, kiedy na przykład właśnie ten będzie samotny ojciec? Powiem tak. Syna wychowa na to, jak być mężczyzną, czyli przekaże te męskie wzorce, męskie wartości. Natomiast jeżeli chodzi o córkę, tutaj można powiedzieć, że będzie troszeczkę nadopiekuńczy pod tytułem, żeby nie miał złego wpływu, że będzie chciał uchronić przed złymi gośćmi, żeby wybrać jak najlepszego faceta, tak? Ale jednocześnie będzie próbowała wpoić szacunek do mężczyzn, który inaczej zacznie od nauczenia szacunku do siebie, tak? A później nauczy, jak szanować innych mężczyzn, z którymi na przykład, nie wiem, będzie wchodzić w relacje, tak? No i przy okazji, jak się też uchronić przed pajacami, tak? Ale dobra, bo znowu zboczyłem z tematu, a tu już mam gadaninę 36 minut, więc trzeba trochę przyspieszyć. Pana niewiele znaczą. Według polityków niewiele znaczą na rynkach pracy, dlatego że kobiety tak naprawdę nie mogą robić karier, bardzo to widoczne jest. Kobiety bardzo niewiele znaczą w telewizji, zarząd telewizji, dyrekcja telewizji, wydawcy programów telewizyjnych, osoby opiniotwórcze, to wszystko są mężczyźni. Ale porozmawiamy o sporcie, no wydaje ja mi się, panu, że... Panu, ja nie... Co do zarządów, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że żeby być w takim zarządzie, trzeba założyć firmę. Żeby firma odniosła ogromny sukces, musi być konkurencyjna. A tak się składa, że większą konkurencyjnością wykazują się mężczyźni. Za sprawą chociażby testosteronu, który wpływa między innymi na skłonności do rywalizacji. Ta kobieta Muhammeda Aliego w jego prime nie położyłaby na deski. Nic przeciwko podziałowi płci w sporcie. Nic nie mam przeciwko temu. To dobrze. No to teraz chciałem właśnie zapytać o te osoby transpłciowe, które zmieniają płeć i idą do świata sportu. Czy to nie jest problem dzisiaj dla kobiet? Znaczy, że kobieta, że mężczyzna staje się kobietą i tak rywalizuje z... No były takie przypadki, wchodzi do oktagonu i zaczyna bić się z kobietą i niestety kobiecie pęka oczodół, ręka, żebra i jeszcze pół czaszki, bo się okazuje, że ta nowa kobieta jest jednak silniejsza zdecydowanie. Wie pan, no po prostu kobiety, które uprawiają ten sport, powinny się na ten temat wypowiedzieć. Ja nie mam zdania. Za mało się orientuję w tej problematyce. Rozumiem. Dobrze, że przynajmniej tutaj jest szczera w tym wszystkim i nie robi z siebie pseudoekspertki, tak? Tak jak wcześniej, że ej, w sumie nie ma żadnych cech, które by jasno wskazywały, że się różnimy. I właśnie kwestia tej transpłciowości pokazuje. Nawet w Stanach, nie wiem czy nie, to raczej chyba nie było w UFC, ale w każdym razie była też jakaś gala sportowa, w której wystawiono dwie zawodowczynie, dosłownie weteranki sportów walk, puścili chyba przeciwko właśnie mężczyźnie. Stan był mniej więcej taki, jak Stanowski opisywał, tak? Albo inna kwestia. Gość stwierdził, taki czarnoskóry, że się identyfikuje jako kobieta i postanowił pobić kobiecy rekord świata w martwym ciągu. Koniec końców to faktyczna kobieta go później pobiła, ale ogrom gratulacji, jakie otrzymywała, no to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Także. Dobrze, czekamy dalej na wasze telefony. I jest od razu telefon. Halo? Halo, dzień dobry. Słychać mnie? Tak, słychać, dzień dobry. Cześć, tutaj Patryk ze Szczecina. I mam takie pytanie, właśnie tutaj też odnośnie tej zmiany płci i właśnie w sportach. No to co pani na przykład sądzi o tym, że są też takie ruchy często skrajnie prawicy, którzy właśnie popierają takie ruchy, żeby wspierać właśnie takie działania, by mężczyźni mogli łatwo zmieniać płcie, żeby właśnie tak jakby, nie wiem, można powiedzieć kobietom. Oni to tłumaczą, żeby uperswadowić kobietom, że jednak te takie poglądy lewicowe i takie przesuwanie cały czas do przodu tego jest nie w porządku. No tak ogólnie. Czyli taki happening, tak? Że zmieniają płeć po to, żeby pokazać, że jest to bez sensu. Tak dobrze zrozumiałem? No i tak. I ogólnie takie wymuszanie właśnie takich też w innych aspektach.
życia. A drugie pytanie, bardziej tutaj o etykę właśnie. Jak, czy na przykład w przyszłości, jeżeli będzie można już na etapie płodu wywnioskować, że jest prawdopodobieństwo tego, że dziecko będzie homoseksualne, czy wtedy kobieta powinna móc dokonać aborcji, czy jednak nie z tego powodu? Nie, no, człowieku, z tym pytaniem to odpłynąłeś zdecydowanie za daleko już. No, ja odrzucam to pytanie, co dopiero pani. Nie, to znaczy tak naprawdę mamy możliwość zarówno manipulacji genami, jak i mamy możliwość wpływania na kształt płodu. Ale w tej chwili sytuacja etyczna jest jasna. Możemy uprawiać tak zwaną eugenikę negatywną, to znaczy taką, która eliminuje wady, które powodują po prostu choroby. Natomiast absolutnie nie mamy prawa dokonywania eugeniki pozytywnej. Nawet w zakresie płci, chociaż takie przypadki zdarzają się, ale one są pozaprawne, więc szczerze powiedziawszy też trochę się dziwię, dlaczego tak już abstrakcyjnie rodzice mieliby pozbywać się homoseksualnego dziecka, kiedy homoseksualne dzieci bardzo często są częściej mocniej przywiązane do rodziców niż niehomoseksualne dzieci, więc to jakiś dziwaczna była. Nie, no to decyzja. W ogóle zostawmy. Ja nie mówię, że jestem zwolennikiem. Nie, zostawmy tą drugą część, w ogóle nie wlimy w to. Dziękujemy bardzo. Natomiast tej pierwszej też nie zrozumiałam, bo po pierwsze nie znam żadnych prawicowych organizacji, które by do tego dążyły, żeby zmieniać płeć, a po drugie... Ja też nie znam i podejrzewam, że troszeczkę gościu w tym temacie nieco odpłynął. Albo robił shit test, albo robił sobie jaja, albo kij wie co jeszcze. To ja podam inny przykład a propos pierwszego pytania, bo niedawno o tym czytałem. Sprawa w Szkocji, gdzie gwałciciel trafił do więzienia, uznał, że jednak jest kobietą, w związku z czym trafił, zmienił imię, nazwisko, ale nie przeszedł całej kuracji zmiany płci, po prostu identyfikuje się teraz jako kobieta. No i był problem, do którego więzienia ma trafić. Ta kobieta to wyglądała, tak szczerze mówiąc, że jakby wszedł na żyletę, to połowa ludzi by uciekła. Żyleta to trybuna na Legii. Wiem, tak. Wie pan co, ja czytałam o tym przypadku, ale w dokumentach, które dostaję regularnie z takiej organizacji Ordo Iuris, więc ja nie mam zero zaufania do tego przypadku. Musiałabym go naprawdę poznać. No to szkockie gazety o tym donosiły. Nie czytałam żadnej szkockiej gazety. Ale ja kojarzę o tym, mówiła o tego typu przypadkach, mówiła chociażby J.K. Rowling, za które została między innymi za to, właśnie za zamówienie o tym, że nie powinno być czegoś takiego, to właśnie za tego typu incydenty została okrzyknięta transfobką. Dlaczego? Bo ona twierdzi, że nie powinno coś takiego być, że mężczyzna wejdzie sobie do więzienia dla kobiet tylko dlatego, że on powie, że się identyfikuje jako kobieta. Bo była właśnie sprawa też inna, to prawda nie w Szkocji, ale typowo właśnie tam w UK, była mowa o tym, że mężczyzna, no właśnie powiedział, identyfikuje się jako kobieta, trafił do kobiecego więzienia, tam dokonał gwałtu, zgwałcił jedną z więźniarek, a ta więźniarka zgwałcona zaciążyła. I teraz tak. Ona chciała wnieść, żeby przenieść albo wykonać jakiś inny wyrok, czy tam, żeby posłać do więzienia o zaostrzonym rygorze. Wiecie, że zostało to oddalone? A wiecie dlaczego? Transfobia. Wiecie, gość se zrobił jaja z systemu, mówiąc, że się identyfikuje jako kobieta, zgwałcił więźniarkę, a co za tym idzie... I jeszcze będzie za to poklepany po plecach przez nie tylko organizacje LGBT, ale również rządowe. Czy wy to ogarniacie? Więc naprawdę cieszcie się, że my mamy względnie jakieś takie sensowne prawo. Mówię względnie, bo pod wieloma względami pozostawia wiele do życzenia, ale na pewno jest lepsze niż na tym progresywnym zachodzie. No dobrze, no ale w ogóle takie, bo to zawsze można powiedzieć o każdym przypadku, że akurat tego pani nie zna. Natomiast sprawa takiego dość swobodnego żonglowania swoją płcią jest jakimś problemem, z którym lewicujące środowiska się zderzą, bo one bardzo chcą... W sensie one się nie zderzą. To nie jest to, że one się zderzą. One oberwą za to rykoszetem. Przecież 2-3 lata temu, ja nawet pamiętam, było nawet jaja, przez które Zandberg z Koniecznym, czyli wiecie, posłowie lewicy, wyszli na transfobów.
Więc tu w ogóle są jakieś takie turbo kuriozalne rzeczy. Aż serio jestem zaskoczony, że jeszcze co niektórym się nie zapaliła czerwona lampka. Aby, Znaczy, nie aby. chciałabym, żebyśmy używali tego słowa lewica, bo wie pan co, na przykład ja mam poglądy, które pan uznaje za lewicowe, one nie są w ogóle lewicowe. Ja jestem liberałką. Jestem liberałką, lewicującą być może czasem liberałką, lewicującą w kwestiach gospodarczych i ekonomicznych, natomiast taką postawę nazywam postawą progresywną. To też jest takie przekonanie Jarosława Kaczyńskiego, że lewica wprowadza takie swobodne podejście do płci, że dziś jestem dziewczynką, a jutro jestem chłopcem. Otóż ktoś, kto w tym środowisku, które jest bardzo konserwatywne, czuje niezgodność swojej cielesności z poczuciem tożsamości, przeżywa naprawdę mękę. Po prostu mękę. Być kobietą w męskim ciele albo odwrotnie, to jest rodzaj naprawdę cierpienia i tortury. Jeśli. Zgadzam się z tym akurat. Nie ma co tu mówić, tylko problemem tych środowisk poprawnych politycznie jest to, że oni utwierdzają w przekonaniu, że wszystko z nimi jest okej. Że jest z nimi wszystko dobrze, a te osoby czują, że cierpią z tego powodu. Zaczynają niby wierzyć, że jest niby wszystko z nimi okej, wszystko jest spoko, ale mówię, znowu zderzają się z rzeczywistością. Ta rzeczywistość jest dla nich bolesna, no i zaczynają się jajca. Także no trzeba uważać na takie rzeczy. I on decyduje się na taki ruch, No jak niestety. wyjście ze swoją tożsamością i zmianę płci, to on przechodzi przez kolejną mękę i przez kolejne cierpienia związane właśnie z wytykaniem palcami, ze stereotypami, z niechęcią środowiska, z brakiem tolerancji, z porzuceniem przez rodziców bardzo często, czy odwróceniem się rodziców. Jest narażony po prostu na społeczną opresję i marginalizację. Potem ma zabiegi hormonalne, które są bardzo ciężkie i bardzo trudne. Ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, jak bardzo, nawet ta typiara sobie nie zdaje sprawy, jak bardzo terapia hormonalna siada takim osobom na łeb. Bo wiecie, jest jakiś problem pod tytułem, że mamy mężczyznę. Można by powiedzieć, że typowego, zdrowego mężczyznę, ale tak, ale on czuje się kobietą. Że się, no, dosłownie czuje się i tak dalej, i tak dalej. Jest zadecydowany o zażywaniu estradiolu, estrogenu, tak? Żeby było właśnie bardziej kobieco. Nie da się tak naprawdę zdusić testosteronu, żeby jego poziom był co najmniej 60-krotnie niższy. Wy sobie nie zdajecie sprawy, jakie to jest ciężkie wywołać takie coś nawet terapią hormonalną. Ten poziom testosteronu, tak, obniży się, ale maksymalnie o połowę. Pozostanie nadal na wysokim poziomie, dlatego nawet po dokonaniu korekty płci ten poziom testosteronu mimo wszystko pozostanie wysoki. I zdecydowanie za wysoki jak na kobietę. Dlatego między innymi osoby transpłciowe inaczej, w zasadzie trans kobiety, można by powiedzieć, czyli wiecie, mężczyzna, który przeszedł tranzycję na kobietę, w dalszym ciągu może mieć poziom testosteronu na poziomie zdrowego mężczyzny. Jeżeli ktoś miał na przykład w górnym pułapie, no to wiecie, straci o połowę, no to będzie taka zaniżona dolna granica, tak? Więc też może być coś takiego. I to jest dosyć niebezpieczne, bo w testosteronie jest chociażby taka skłonność do agresji. Dlatego osoby transpłciowe, nawet po odbyciu tranzycji, mają skłonności do agresji, mają skłonności do przemocy, w tym również do siebie. Dorzućmy do tego fakt, że bardzo dużo osób chce odwracać tranzycję, bo jednak to nie jest to, czego oni oczekiwali, tak? Bo zamiast pomocy dostali przeświadczenie, tak, super, zrób tak. To jest masakra. I one bardzo długo trwają, i one dają bardzo niedobre efekty zdrowotne, w sensie złego samopoczucia. Bardzo często jeszcze za tym idzie operacja. Otóż mówienie, że ludzie sobie zmieniają płeć, bo mamy wolność,
jest po prostu, przepraszam, że tak powiem, idiotyzmem. Po prostu idiotyzmem. Nie, bo znowu jest bardzo... W sensie ona chyba nie zrozumiała. Co innego robić tranzycję, a co innego po prostu mówić, że się ktoś identyfikuje jako druga płeć. I nie wiem, czy Stanowski mu teraz tego nie wytknie. To ja mam bardzo dużo empatii wobec ludzi, którzy mają faktyczny problem, ale raz uchylona furtka, raz uchylone drzwi sprawiają, że przez te drzwi mogą przejść wszyscy. Nie tylko osoby, które mają duży problem, ale także osoby, które po prostu mają inny pomysł na życie. Tak. I wróćmy do tego przykładu z tym gościem, który poszedł do żeńskiego, do kobiecego więzienia i zgwałcił jedną z więźniarek. Mężczyźni nie są tak naprawdę głupi. Jeżeli zauważą, że środowiska poprawne politycznie będą przytakiwać tego typu akcjom, to oni będą coraz bardziej to wykorzystywać. I najczęściej będą to właśnie osoby, które na przykład mają problem z relacją z kobietami. Tak? Typu, że no nie wiem, nie mam seksu, no to powiem, że jestem trans kobietą, odwalę coś i tam, nie? Bo już nawet są takie kretyńskie podejścia pod tytułem, że jeżeli nie chcesz umówić się, że jeżeli facet nie chce umówić się z trans kobietą tylko dlatego, że ma fujarę między nogami, to jest to transfobia. Tak? Nawet jeżeli facet jest heteroseksualny, to jest to transfobia, tak czy siak. I jeżeli będzie coś takiego, że bardziej ludzie będą przejmować się domniemaną transfobią niż to, że dany gość może okazać się gwałcicielem, no to gwałty będą zdarzać się coraz częściej. A niestety w tym temacie będzie gorzej, nie tylko za sprawą chociażby tego, ale również niszczonych relacji i fałszywych bajeczek, które feminizm promuje już od lat. Ale co ja tam wiem, ponoć jestem tylko frustratem, incelem i tak dalej, a synek Disneya jest przystojny, inteligentny. Szkoda tylko, że nie wykazuje argumentacji. No ale to jest temat, to jest troszeczkę inna sprawa związana z atakiem feministek na TikToku. Była trochę beka. Nie. To jest wymyślone oczywiście. Dlaczego wymyślone? No bo wie pan co, no to jest wymyślone. To jest dokładnie tak zwana równia pochyła, wymyślona. Otóż nie ma takich osób, które powiedzą sobie, fajniej byłoby mi być facetem. I rozpoczynają... Zaraz, no czytałem o osobie. Czy się nie chodzi o to, że fajnie by było być kobietą na przykład, tylko że ktoś wykombinuje, że zdobędzie poklask po prostu. To nie jest podejście, że o, nagle chcę być kobietą i tak dalej, i tak dalej. Tylko wykorzystywanie faktu, że poprawność polityczna wiedzie prym, żeby mieć z tego jakieś profity. Na przykład mogę sobie bezkarnie kobietę zgwałcić, nie? Tak jak to właśnie było z tym gościem i więzieniem kobiecym, tak? O coś takiego chodzi, że tego typu przypadki będą zdarzały się wtedy coraz częściej, albo nawet mogą zdarzać się incydenty na ulicy. A ludzie zamiast zareagować i faktycznie odgonić tę osobę, będą bały się, że dostaną też łatkę transfobii, tylko dlatego, że ktoś powie, że o, ja się identyfikuję jako kobieta, jestem lesbijką, nie? No ludzie. W Polsce, która zmieniła płeć, żeby uciec przed komornikiem, bo dostała nowy PESEL i przestał ją komornik ścigać. Ordo Iuris. O tym nie mówię, dostanie nowego PESELa. Ja panu coś powiem. Ja mam studentów i oni od lat nie mogą zmienić swoich dokumentów. To wcale nie jest takie proste. Nawet na bardzo tolerancyjnej uczelni. Jeszcze nie jest. Ale zmierzamy w tą stronę, żeby było prostsze, łatwiejsze, wygodniejsze, bardziej dostępne. Tak, dobrze by się stało, gdyby osoby, które nie czują się w swojej płci, spotykały się z tolerancją, pomocą i, że tak powiem, biurokratycznym wsparciem. Ale to nie chodzi o to, czy będzie to biurokratyczne wsparcie, czy będzie ta tolerancja i tak dalej. Chodzi po prostu o to, że tam, gdzie pojawi się faktyczne to wsparcie i tak dalej, tam pojawią się osoby, które będą na tym żerować. Pojawiło się 500+, żeby wspierać biedne rodziny. Zaczęła wywodzić się patologia, która siedzi tylko i wyłącznie na socjalach i mają wyjebane. Podatnicy sponsorują im niekiedy właśnie wakacje, tak? Bo sprawdzałem nawet. Wystarczy, że mamy parę, która jest bez ślubu, ma dwójkę dzieci, to łącznie wyciągają z samych socjali prawie 6000 zł, plus jeszcze kobieta może dostać mieszkanie socjalne i mieć w zasadzie rachunki za pół darmo.
Rozumiecie to? Dostaje mieszkanie, przy którym chyba nawet ma opłacane częściowo albo w całości najem, rachunki itd., itd. Można jeszcze wtedy zgłosić się jeszcze po jakieś tam rzeczy z Caritasu na przykład, no bo wiecie, oni biedni tacy i tak dalej. I dostają 6 koła i mogą sobie latać na wakacje i mają wyjebą go na wszystkich, tak? Śmieją się ludziom w twarz, że że oni, żeby mieć 3 koła na rękę, to oni muszą zapierdalać po 8 godzin, często fizycznie, a ci sobie siedzą na brzuchach, bo sobie bąbelki zrobili 2. No jeszcze wiadomo, tutaj zasiłek dla bezrobotnych, tutaj wychowywanie w rodzinie zastępczej, bo niekiedy da się w MOPS-ie załatwić to, że jak jest samotna matka, to jest to podobny status co rodzina zastępcza i tak dalej. Da się to tak naprawdę bardzo łatwo obejść. Już nawet mam znajomą w MOPS-ie i po prostu ta cała patologia w tej kwestii jest tak kreatywna, że wy sobie nie zdajecie sprawy. Ile oni tak naprawdę gówien przepchnęli w ten sposób. No. Ale wracając tutaj do tematu tego. Jeżeli instytucjonalnie będzie faktycznie jakieś takie wsparcie, to niestety będą też osoby, które będą to wykorzystywać po to, żeby coś odjebać i najzwyczajniej w świecie czuć się bezkarnie. Właśnie przykład było po raz kolejny z tym więzieniem. Tak? Gościu skrzywdził kobietę, zmajstrował jej dzieciaka, ale to ona jest ta zła, bo chciała zgłosić, więc no kurwa transfobia, tak? Do tego doprowadza poprawność polityczna, że ofiary nie będą mogły się bronić, bo zostanie im przyszyta łatka, tak? Tak jak póki co kozłem ofiarnym poprawności politycznej jest biały, heteroseksualny mężczyzna, najlepiej wyznania katolickiego, tak za chwilę każdy, kto nie jest skrajnie lewacki, będzie tak naprawdę pod obstrzałem i zawsze trafi się jakaś łatka, typu właśnie transfob, homofob, faszysta i inne takie pierdolety. Naprawdę, to już jest nudne aż do pożygu. Ale dobra, lećmy. Parciem również w przypadku zmiany dokumentów. Natomiast... I tu mamy zgodność, bo nie chciałbym, żeby pani wprowadzała taką atmosferę, że my się o to kłócimy, bo my tu mamy zgodność. Ale pan żywi takie przekonanie, które żywi jak toczka w toczkę Ordo Iuris, Jarosław Kaczyński, że jeśli się otworzy taka furtka, no to wszyscy będą z tego korzystali. To tak jak profesor Wólniewicz mówił. Nie, że wszyscy będą z tego korzystać, ale trafią się pasożyty, które to niestety wykorzystają. Pozostaje tylko pytanie, czy tych pasożytów będzie dużo, czy będzie mało. Podejrzewam, że przez to, jak PiS wyszkolił bandę jełopów przez te 8 lat, no to obawiam się, że no może być nieciekawie. Jeśli godzimy się na transplantację, no to dzisiaj jest transplantacja rogówki, jutro jest transplantacja wątroby, a pojutrze jest transplantacja mózgu i całego człowieka. No to równia pochyła, czyli... Dawaj wszczepy, kurde, a nie jakieś transplantacje. Dawaj, kurde, mechaniczną rękę, jak chce być jak Johnny Silverhand. Z tym głosem Michała Żebrowskiego. Ło, panie. Jeszcze ten. I wiecie, Keanu Reeves. Wyglądać jak Keanu. No błagam. Dobra, odleciałem trochę z tym cyberbugiem, więc... Ten sposób myślenia jest nonsensowny, dlatego że my zawsze możemy powiedzieć nie. Tutaj jest granica. Mózgu nie transplantujemy. Ale właśnie, gdzie jest granica tu, żeby powiedzieć nie? W którym momencie? Na razie nie ma powodu. Czy jeśli, jeśli Erling Haaland, nie wiem, czy pani kojarzy Erlinga Haalanda, to jest piłkarz Manchester City, właśnie trwa mecz... A mózgu się nie transplantuje. A jestem za tym, żeby przeszczepiać... Ja jestem za tym, żeby uchronić na przykład bliskie osoby przed śmiercią, to żeby dokonywać transplantacji mózgu w jakieś naczynie, może nawet zdeczka zmechanizowane. Co mam tutaj na myśli? Bardzo często zdarzają się sytuacje, w której niby ciało umiera, ale mózg wykazuje w dalszym ciągu aktywność, tak? Kiedyś nawet słyszałem, że mózg potrafi być aktywny jeszcze przez co najmniej 1,5 godziny
od śmierci. 1,5 do 2 godzin. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś, że komuś uda się w miarę szybko przeszczepić ten mózg albo podtrzymać tą aktywność do momentu przeszczepienia, na przykład, no nie wiem, w jakieś urządzenie połączone z komputerem albo najlepiej z cybernetyczne ciało. W sensie ja zdaję sobie sprawę, że dla niektórych to może być niemoralne, że to może być związane jednoznaczne z utratą człowieczeństwa. I tutaj akurat mogę się z tym zgodzić. Niemniej jednak uważam, że są takie przypadki, gdzie warto by było coś takiego zrobić. Tak? Na przykład Stephen Hawking mógłby mieć przeniesiony mózg do właśnie cybernetycznego ciała. Mózg w robocie, tak? Mógłby dalej rozwijać naukę na naprawdę niewyobrażalny poziom. Mógłby dalej dzielić się ogromną wiedzą, niesamowitymi obserwacjami i tak dalej, i tak dalej. Ale niestety, no, strawiła go choroba, niestety zmarł, więc no, nie da rady, tak? Ale wyobraźcie sobie, ile tak naprawdę znamienitych umysłów, można by powiedzieć wspaniałych, nie wiem, twórców dzisiejszej nauki, zamiast tak naprawdę pogrzebać, można by było dać im w pewnym sensie drugie życie, drugi oddech, tak? Żeby mogli dalej rozwijać to wszystko. To by było coś naprawdę ciekawego. Nie mówię, że to by było dobre czy złe, ale uważam, że byłoby to naprawdę interesujące. Choć przyznam szczerze, że mnie ta myśl do teraz intryguje. No niestety, kolejna godzinka i raptem 25 minut. No coś mi się wydaje, że w 6 partach to ja się tu kurde nie zamknę. Ech, no dobra. To ja się zwijam. Pozdrawiam. Miłego wieczoru. I bez odbioru.